W dzisiejszym materiale opowiem wam o każdej postaci, która pojawiła się w trzecim chapterze Poppy Playtime i miała tam jakąś ważną rolę. Od Catnapa przez Miss Delight aż po Dog Day'a. Przed nami wszystkie potwory i postacie w Poppy Playtime Chapter 3. A zaczniemy od głównej, najbardziej oczywistej postaci w chapterze trzecim, czyli od Catnapa. Catnap jest wielkim, wychudzonym, przerośniętym, fioletowym kotem, którego poznajemy już na samym początku gry, kiedy ten wrzuca nas do zgniatarki. Spośród wszystkich postaci, które poznaliśmy do tego momentu, nie licząc prototypu, Catnap jest najniebezpieczniejszy i jest jednocześnie tym najważniejszym w całym Playker. Fachowo jest on określany mianem eksperymentu 1188, a przeistoczony w Catnapa został 7-letni chłopiec z imieniem Theodore Grumble, który prawie zginął w pewnym wypadku, z którego wyciągnął go prototyp, przez co obecnie Catnap traktuje go niczym Boga. Przez wszystkich nazywany jest jego prorokiem, a jednocześnie chociażby aniołem zbawienia. A heretyków, czy te zabawki, które po prostu w prototypa nie wierzą, skazuje na dość trudne kary. Między innymi taki właśnie los spotkał Dog Day'a, jego kolegę po fachu z grupy Smiling Creatures, którego odnajdujemy w lochach pod Playhouse'em, powieszonego za ręce, pozbawionego połowy ciała. Najpewniej przeżył tam naprawdę ciężkie tortury. Podobno podobny los spotkał także pozostałe postacie z tej marki, czytaj innych Smiling Creatures'ów, jak zresztą mówi nam Dog Day. Podobno to on jest ostatnim pozostałym przy życiu. O losie całej reszty najpewniej dowiedzieć możemy się z nagrań, które możemy odsłuchać przy makietach im poświęconych. Tam najczęściej w odpowiednich momentach słyszymy krzyk. Sam Catnap ma możliwość rozpylenia czerwonego, usypiającego gazu, który jednocześnie powoduje halucynacje. Bronić przed tym możemy się, zakładając maskę przeciwgazową. Kiedy jedna osoba nawciąga się wystarczająco dużo tego gazu, Catnapa będzie widzieć w jego demonicznej formie, dużo bardziej niepokojącej, wychudzonej, a jednocześnie z szeroko otwartą paszczą. Ostatecznie Catnap umiera, zabity przez swojego boga, a następnie zabrany do Venta czy coś. Także tak jako postać myślę, że na pewno zdał egzamin, chociaż uważam, że potencjał był tutaj trochę większy. Na pewno spotykaliśmy się z nim zbyt rzadko na przestrzeni całej gry. Sam Catnap działa w dość specyficzny sposób. Nie atakuje swojej ofiary od razu, bardziej stara się ją poznać, obserwuje ją z ciemności, tak samo jak nas chociażby w Home Sweet Home. Nie stara się atakować od razu, z tego co robi czerpie wielką przyjemność. Atakuje dopiero w odpowiednim, wybranym przez siebie momencie. Skoro mowa już o Catnapie, przejdźmy do kolejnych ważnych dla fabuły tego chapteru postaci. Mowa tutaj o grupie Smiling Creatures, której nie widzimy niestety w całej okazałości w tej grze, ponieważ większość z nich jest martwa. Niemniej możemy szybko przelecieć przez wszystkie postacie wchodzące w tą grupę. Wszystko zaczyna się od postaci misia, Bobby Burhack. Ona uosabia miłość, jest miła, troskliwa, kochająca dla wszystkich. Następnie Bubba Fant, coś takiego. On z kolei jest bystry, uważny, bardzo mądry. Kieruje wszystkich do dokonywania mądrych wyborów. Następnie mamy jednorożca Crafty Corn. Jest to kreatywny, świadomy obserwator wszystkiego. Następny jest Dog Day, czyli pies, a jednocześnie lider całej grupy. Zawsze pomaga przyjaciołom, jest totalnym, sztywnym gitem. Dalej zielony królik, Hoppy Hopscotch. Jest zielony i udaje innego zielonego królika. Dalej żółty kurczak, czyli Chicken Chicken. Ostatnim zaś jest Peaky Piggy. Ano tak, był jeszcze Catnap, niemniej on został usunięty z całej grupy po pojawieniu się licznych skarg dotyczących dziwnych, halucynogennych właściwości jego czerwonego gazu. Na tamten moment jeszcze w pluszowym Catnapie sprzedawanym jako zabawka. Później okazało się, że ten większy też ma takie możliwości. I sprawa wygląda tak, że większości tych zabawek w ogóle nie spotykamy na przestrzeni całej gry. Są tylko wspomniane, widzimy je w animowanym intrze, które tak czy tak widzieliśmy trochę wcześniej, jeszcze przed wydaniem gry. W samej grze walczymy przeciw Catnapowi, który odpowiada za śmierć całej reszty tych postaci. Oraz spotykamy Dog Day'a, który niedługo miałby podzielić los swoich przyjaciół. Dog Day, tak jak wspomniałem, jest przetrzymywany w lochach poniżej Playhouse'u, gdzie najpewniej przez dłuższy czas był torturowany. Spotykamy go dosłownie na moment, kiedy jest jeszcze w miarę poczytalne. Niemniej chwilę później, w momencie kiedy pojawiają się mini creatures'y, czyli dokładnie te same postacie, o których wspomniałem wcześniej, tylko w mini wersjach, takich jak mini Haggis w chapterze drugim. Te wchodzą do jego ciała, uwalniają go z łańcuchów, na których wisiał, i ten zaczyna nas gonić. Tak czy tak, Dog Day nie atakuje nas z własnej woli, zanim straci kontrolę nad sobą, mówi, żebyśmy uciekali, i dopiero wtedy przechodzi do ataku. Dog Day w grze pojawia się dosłownie na jeden moment i później już go nie spotykamy. Aczkolwiek patrząc na samą postać, na to jak się porusza i wszystko to z nią związane, zdaje się, że autorzy trochę podwędzili pomysł na Monty'ego we FNAF-ie Ruin, ewentualnie z końcówki podstawowego Security Breach'a.
Tam Monty po tym, jak Gregory go zezłomował, również poruszał się bez połowy ciała. Z Dog Dayem jest podobnie, nie mówię, że to źle, nie mówię, że jest to kopia, wyczuwam tylko prawdopodobieństwo. Spokojnie, nie szukam kopii tam, gdzie jej nie ma, w przeciwieństwie do niektórych. Idąc dalej, w Playhouse stykamy się z mini Critters'ami. Są to malutkie wersje tych większych postaci, właśnie z grupy Smiling Critters. Są dość irytujące i możemy je odganiać, strzelając do nich z palców. Na moment w grze pojawia się jeszcze Huggy Wuggy w ramach halucynacji. W chwili, kiedy znajdujemy się w Home Sweet Home i kiedy nawdychamy się gazu catnapa, ma on dosłownie chwilowe pojawienie się. Generalnie fajnie, dosyć koszmarnie wygląda i to w sumie tyle. Kolejną postacią, którą musimy sobie przegadać, jest Miss Delight. Jako że jest nauczycielką anatomii, spotykamy ją w szkole. I ona z kolei zachowuje się niczym endoszkielety z FNAF Security Breach, tylko która jest trochę bardziej natrętna. Na zasadzie, kiedy się na nią patrzysz, ta nie może się ruszać, niemniej kiedy się już nie patrzysz, to ta może się ruszać i idzie odgryźć ci płat czołowy, linijką, czy co ona tam ma. Miss Delight była jedną z 9 nauczycielek, które nauczały w tej szkole dzieci, które trafiły do Playker. Niemniej po wydarzeniach z Hour of Joy szkoła została zamknięta, a Miss Delight w zamknięciu, bez jedzenia, oszalała, zabiła całą resztę nauczycielek, zjadła je. I teraz mimo faktu, że w sobie chyba dalej tam nie ma jedzenia, to sobie siedzi w szkole. I dalej ma tak samo nasrane w głowie, jak miała te 10 lat wcześniej. W sumie nie do końca wiem, co jeszcze mógłbym o niej wspomnieć. Na przestrzeni gry odnajdujemy kilka notatek, w których Miss Delight dopisuje, co właściwie się z nią stało, czemu tak się stało i co zrobiła z całą resztą postaci w szkole. W każdym razie pewni możemy być, że ona już w przyszłych chapterach nie wróci, bo zostaje przytrzachnięta drzwiami i to tak z impetem. Z trochę bardziej pobocznych postaci w grze spotykamy również Kissimissi, które pojawia się zasadniczo 3 razy. Raz w formie easter egga, kiedy znajduje się w pokoju dziewczynki, którą była za życia. Za drugim razem, kiedy jest razem z Poppy i Poppy chce nam przemówić do rozsądku. Poppy też się pojawia, ale w ramach takiej swojej zwykłej roli. A po raz ostatni widzimy, a zasadniczo słyszymy ją w momencie, kiedy jest przez kogoś zabijana, nie? Najpewniej z rąk prototypu. Skoro już o nim mowa, ten również ma dosłownie malutkie pojawienie się. Raz występuje na taśmie VHS, gdzie słyszymy jego głos albo kilka głosów, którymi dysponuje. A jego fizyczną formę widzimy w momencie, kiedy zabija catnapa po tym, jak ten został pokonany. Sam fakt, dlaczego prototyp zabił swojego proroka, wzbudził dość spore dyskusje. Do tego stopnia, że co niektórzy na zagranicznym YouTubie robią kuźwa 15-minutowe materiały z pytaniem: a dlaczego on go zabił? I analizują to przez 15 minut, scenę, która nie ma żadnego znaczenia tego typu. Dosłownie możesz to zrobić w 2 zdaniach i nie rozciągać filmu do 15 minut. Przecież to jest bez sensu. Skoro już mamy wypowiadać się na tak niesamowite tematy, moim zdaniem sprawa wygląda tak, że prototyp albo uznał, że catnap jest już bezużyteczny, jeżeli został pokonany, albo zakładając, że jest to jednak dobra postać, zabił catnapa, uwalniając go od jego męki, związanej z tym, że od kiedy miejsce miał Hour of Joy i od kiedy w ogóle catnap został catnapem, całe jego życie, cała jego egzystencja opierała się tylko i wyłącznie na sławieniu prototypu, więc ten, zabijając go, uwolnił go. To jest okej teoria, niemniej jest bez sensu pod tym względem, że musielibyśmy zakładać, że prototyp jest tak naprawdę dobry. Co też nie jest takie głupie, niemniej musiałbym to rozwinąć w osobnym filmie. Pojawia się też trzecia teoria związana z Olim, który najpewniej albo jest prototypem, albo jakoś pod niego podlega. O tym opowiem w osobnym filmie. Mianowicie, być może prototyp wykorzystał nas, abyśmy zrealizowali jakiś jego plan, a catnap był po prostu jakąś jego częścią, której teraz się pozbył. Jakby to jest najmniej dobra, są mniej odpowiednie rzeczy do teoretyzowania, umówmy się. Kto normalny robi film z teorii, dlaczego Huggy Wuggy wyszedł z telewizora, że to jest bez sensu? Dojenie gry, robienie mnóstwa materiałów na temat bardzo nieznaczących rzeczy. Dlaczego w Poppy Playtime ściana stoi w tym miejscu? A przecież tam powinny być drzwi. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. W grze występuje jeszcze Oli, niemniej jego tylko i wyłącznie słyszymy, mówi do nas przez słuchawkę. Co do jego postaci, mam osobną teorię i totalnie mam wrażenie, że ma on bardzo mocne powiązania z prototypem. I postaram się to uargumentować w nadchodzącym materiale.